Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Tłumy kibiców zgromadził pucharowy mecz Strefy Kaliskiej Pucharu Polski pomiędzy Płomieniem Opatów a Zawiszą Łęka Opatowska. Gdyby na tym etapie grały ze sobą inne drużyny, to z pewnością potraktowałyby ten mecz z przymrużeniem oka, ale nie tym razem. Były to pierwsze lokalne derby dwóch zespołów z tej samej gminy i obydwa zespoły wystawiły swój najlepszy garnitur. Z boiska nie wiało nudą, bo sędzia pokazał 12 żółtych kartek i jedną czerwoną, więc adrenalina sięgała zenitu. Jednak pod względem sportowym zawodnicy prezentowali mizerny poziom, a sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Zawiódł zwłaszcza Zawisza, który oddał praktycznie jeden celny strzał na bramkę miejscowych. Lepiej prezentował się Płomień, bo braki w umiejętnościach nadrabiał walecznością. Na niewiele jednak to się przydało, bo sędzia Paweł Wrzeszczyński po 90 minutach gry zaprosił piłkarzy do konkursu rzutów karnych. W serii jedenastek pomylił się tylko obrońca Zawiszy Paweł Gierak i po trafieniu Szymona Jerzyka gospodarze mogli świętować awans do kolejnej rundy. Najbardziej cieszył się strzelec decydującego karnego, który za niesportowe zachowanie zobaczył czerwony kartonik. Ogromna radość, tym bardziej, że zagrał cały zespół, cała szesnastka zagrała. Poddałem pogra wszystkim chłopakom, zdali egzamin. To teraz trenerze co? Derby ze Słupiem? Myślę, że chcieliśmy tutaj w tym meczu, jakby to powiedzieć, nie złapać żadnej kontuzji, bo dla nas nie liczą się puchary. Fajne zwycięstwo, cieszymy się tak nad lokalnym rywalem, ale dla nas najważniejsza jest liga. Grający trener Zawiszy Paweł Chałubiec tym razem nie mógł pomóc swoim zawodnikom na placu gry. Pauzował bowiem za czerwoną kartkę z poprzedniej rundy. Dlatego tylko na ten jeden mecz zakontraktowano innego bramkarza, Kacpra Habrajskiego. A co było gorsze, odpadnięcie z pucharów w derbach, czy styl, w jakim zrobił to Zawisza? Chyba styl, bo w pierwszej połowie nie pozowałem mojej drużyny. Naprawdę. Wytłumaczyliśmy sobie w przerwie, trochę to lepiej wyglądało, ale bez strzałów na bramkę i stwarzania sytuacji nie da się wygrać meczu. Co zawiodło dzisiaj najbardziej? Nie wiem, czy może mamy doświadczony zespół, ale niektórzy moim zdaniem nie wytrzymali psychicznie. Teraz skupiacie się na pewno na rozgrywkach ligowych, bo macie trochę problemów kadrowych z urazami, a jednak chyba no, liga będzie ważna. No i też czeka Was derbowy pojedynek z Opatowym. No tak, jeszcze jest, mecze ligowe są, tak jak Pan powiedział, kontuzje są, ale mamy szeroką kadrę 20 ludzi. Ktoś wypada, ktoś wchodzi i jest szansa dla drugiego. Tylko można tak powiedzieć. Jeszcze raz chciałem pogratulować trenerowi i drużynie Płomienia Opatów. Rywalem Płomienia Opatów w kolejnej rundzie Pucharu Polski będzie Huragan Szczury, który ograł LKS Jankowy 1968 4-0. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.